Cześć, a raczej siema. Jestem Asia. Ej, Konrad. Razem tworzymy podcast o Japonii, a czasami publikujemy też teksty na stronie Byłem tu Tony Halik. Dzisiaj spotykamy się w takim specjalnym odcinku, który nagrywamy ze względu na specjalną okazję, która zbliża się do nas wielkimi krokami. A tą okazją jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 29 finał, 31 stycznia. I chcieliśmy Wam krótko opowiedzieć o tym, co będziemy w tym roku dla Was w związku z tym finałem robić. Jeśli słuchacie naszego podcastu na przykład na Spotify albo na iTunes, to zapraszamy Was również na stronę btth.tv, gdzie będzie można nasze gadające głowy sobie obejrzeć specjalnie z tej okazji. Ten odcinek jest też dlatego specjalny, że powstał w ramach takiej inicjatywy, która nazywa się Podcasty dla WOŚP. Podcasty dla WOŚP to jest taki specjalny projekt, w którym razem z innymi polskimi podcasterami będziemy próbowali zrobić najdłuższy ever podcast na żywo, emitowany na żywo na Facebooku właśnie 31 stycznia od rana do wieczora. Będziemy sobie przekazywać pałeczkę i będziemy opowiadali o różnych ciekawych i bardzo zróżnicowanych sprawach. No ja już tą rozpiskę widziałem, taką roboczą, i naprawdę jest tam multum tematów, które są mega, mega różnorodne. Wejdźcie sobie na stronę na Facebooku Podcasty dla WOŚP. Tam jest również wydarzenie, na które można się zapisać, żeby nie zapomnieć o tej specjalnej transmisji. A organizatorzy myślę, że już całkiem niedługo będą zdradzać konkretne tematy, o których będą podcasterzy opowiadać w trakcie tego wieczoru, w trakcie właściwie całego dnia, bo cała akcja zaczyna się bladym świtem, a skończy się, nie wiem kiedy się skończy, jak się przed północą skończy, to będzie naprawdę nieźle, bo program jest totalnie napakowany. I podczas całej tej akcji, podczas całego przedługiego podcastu aktywna będzie, właściwie już jest aktywna, wirtualna skarbonka, do której będzie można wrzucać pieniążki i która właśnie jest naszym wsparciem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku. I ta skrzyneczka, ta puszeczka, ta skarbonka dostępna jest na stronie siepomaga.pl/podcasty-dla-WOSP. Już można tam wchodzić i wpłacać drobniaki, żeby dopingować waszych podcasterów ulubionych do właśnie tej akcji, tej zbiórki. My zapraszamy was na to spotkanie, na ten podcast na żywo już dzisiaj, 10 stycznia, w niedzielę. Normalnie jest to ten weekend, kiedy odbywał się do tej pory finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tą różnicą, że w tym roku nic nie jest normalnie. No właśnie, 2020 postawił cały świat na głowie i z tego względu też finał Wielkiej Orkiestry został przesunięty właśnie na 31 stycznia. Natomiast my zapraszamy Was już dzisiaj i tak samo pozostali podcasterzy, którzy biorą udział w akcji, też dzisiaj wypuścili takie specjalne odcinki. Tak, zajrzyjcie też koniecznie do nich. Jest nawet na właśnie tym fanpage'u, o którym wspominałem, czyli Podcasty dla WOŚP. Jest już taka playlista stworzona, gdzie można sobie wygodnie posłuchać właśnie wszystkich tych specjalnych świątecznych odcinków. No, a dla nas, słuchajcie, ta forma live'ów i wirtualnych zbiórek to wcale nie jest nic nowego, bo rok temu można powiedzieć, że robiliśmy coś bardzo, bardzo podobnego. Więc co? Zobaczmy, jak to było w zeszłym roku. No właśnie, zobaczmy. No dobra, mamy 20. W czasie rzeczywistym i na lekko opóźnionym streamie, mam nadzieję, że też. Zaczynamy nasz update WOŚP-owy. Witam Was, Konrad. Cześć, Asia. No i co? I opowiadamy Wam trochę o naszych aukcjach WOŚP-owych, o tym, co u nas słychać, dlaczego takie aukcje, a nie inne. Update podcastowo-podróżniczy. No i chwilę Wam zajmiemy, więc mam nadzieję, że będziecie przez ten czas z nami. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy w ogóle nas słychać. Tutaj, korzystając z tego, że plan ogólny jeszcze jest, powiem Wam jeszcze tylko, że mamy nasz, jak co roku, magiczny
ticker, nasz magiczny wyświetlacz, który pokazuje nam, jaki jest stan naszych aukcji bieżący. No i zachęcamy Was podczas tego live'a, jak i przez cały tydzień do tego, żebyście się dorzucali do naszej puszeczki. I tak jak w tle leci ten motyw i nasz tegoroczny, nasze tegoroczne hasło przywodnie, grosza daj owsiakowi. Co roku licytujemy na Allegro różne przedmioty i od 5 lat postanowiliśmy też dołączyć do Allegro jako osoby, które wystawiają rzeczy do licytacji. Trochę się to zrobiło przypadkiem, bo kiedy byliśmy w Singapurze, trafiliśmy na bardzo fajne butelki Coca-Coli w metalowych, limitowanych opakowaniach. To były butelki, które cały czas można zobaczyć, bo zarówno posty, jak i linki do tych aukcji Allegro cały czas są aktywne. To były butelki, które miały pomóc promować obchody uzyskania niepodległości przez Singapur, chyba bodajże 50-lecia, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie stwierdziliśmy, że one są tak fajne, że trochę głupio jest wziąć zwyczajnie wypić i stwierdziliśmy, że ponieważ one trochę podchodzą pod przedmioty kolekcjonerskie, zresztą właśnie w kategorii kolekcja zawsze wystawiamy te nasze aukcje, to, że wystawimy je na WOŚP. No i dosyć dużym zainteresowaniem te 5 lat temu te nasze aukcje się cieszyły. I jak byliśmy rok później w Japonii, to z kolei trafiliśmy na kolejną tego typu właśnie limitowaną butelkę, ale już z motywami japońskimi i też pojawiła się ona na aukcji. Potem udało nam się pozyskać dzięki pomocy jednego z członków naszej grupy, naszej społeczności podróżniczej Japonia budżetowo tanie podróżowanie, kolejną taką limitowaną właśnie japońską butelkę. To była butelka, która promowała region Kansai z wizerunkiem gejszy oglądającej ognie, znak duży Daimonji właśnie w ramach obchodów tam przy okazji obok. I ta też aukcja jak najbardziej cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem, więc staramy się już po tamtych trzech aukcjach, staraliśmy się, żeby jednak tą tradycję pociągnąć i słuchajcie, zupełnym przypadkiem, myśleliśmy, że to już nie wypali, ale zupełnym przypadkiem, będąc gdzieś w okolicach Hoi An, w środku Wietnamu, weszliśmy do małego sklepiku, żeby kupić sobie coś do picia i słuchajcie, w środku malusieńkiej jakiejś miejscowości, bo to były właściwie obrzeża Hoi An, w malusieńkim sklepiku, w którym tak, nie wiem, mydło i powidło było, oprócz tam jakichś napojów lokalnych, zobaczyliśmy, że jest Coca-Cola z sakurami, w ogóle przez chwilę to myśleliśmy, że ten pan sobie po prostu ją tam postawił dla ozdoby, skąd japońska Coca-Cola w małym wietnamskim sklepiku. A okazało się, że jest na sprzedaż. I to była chyba najładniejsza limitka z okazji Hanami, z okazji obchodów wiosny i podziwiania wiśni. Więc udało nam się czwarty raz rzędu w Wietnamie kupić kolejną limitkę. No w tym roku, jak pojechaliśmy do Japonii, to już nie było przeprosić. Po prostu stwierdziliśmy, że musimy je dostać. No i słuchajcie, udało się. Jakbyście się zastanawiali, po ilu latach się dzieje tradycja i zaczyna tradycja, no to po 5 najwyraźniej. Tak. To jest piąty rok z rzędu, kiedy nam się udało dla Was przywieźć z Azji te napoje i właśnie w tych specjalnych butelkach. Słuchajcie, czekamy na to, aż ktoś przebije to 200 zł na tej drugiej aukcji, bo dajcie 200 zł, chociażby 200 zł i 1 grosz, żebyśmy mogli Wam zapakować tą drugą jabłkową Coca-Colę, bo nas naprawdę rewelacyjna. Jak nie, to za godzinę otwieramy tutaj na live. Tak, będzie drugi live, jak pijemy. Jak pijemy Coca-Colę, której nikt nie wylicytował. Tak. Więc czekamy od Was na ofertę
w aukcji limitowana Coca-Cola z Sakura Rugby Japan aluminiowa. I super, bo naprawdę udało nam się zebrać prawie 500 zł dzięki waszej pomocy. Mamy cichą nadzieję, że jeszcze przez te 20 parę minut dolicytujecie jeszcze tą Coca-Colę jabłkową, tak żebyśmy mieli to poczucie, że spełniliśmy plan w 100%. Zrealizowaliśmy plan. Ciężko byłoby nam się rozstać z tak dobrze zaczętą tradycją, którą już kontynuujemy tyle czasu, więc do zobaczenia za rok. Pewnie jesteście ciekawi, ale my tak samo jesteśmy ciekawi, co uda nam się przywieźć w naszym plecaku, bo nigdy nie podróżujemy z walizkami. Co w tym plecaku się znajdzie metalowego i limitowanego na przyszły rok? No i wykrakałem i diabli wzięli tę piękną tradycję. No właśnie, co roku udawało nam się wystawić bardzo specyficzną pamiątkę, bardzo specyficzny suwenir z Azji. No w tym roku ze wszystkim nam znanych powodów nie udało nam się wyjechać w podróż do Azji i notabene nie udało nam się przywieźć dla was tej specjalnej Coca-Coli. Przez chwilę się nawet zastanawialiśmy, czy nie wprowadzić bonów na butelkę aluminiową, no bo jak tylko otworzą granice, to pewnie bardzo wielu z was, podobnie jak my, ruszy w stronę Japonii, stęsknionych totalnie. Ale w międzyczasie właśnie dowiedzieliśmy się o akcji podcasterów, podcasty dla WOŚP, no i bierzemy udział właśnie w kwestowaniu. Zbieramy do wirtualnej skarbonki. Trochę w inny sposób. Więc zobaczmy może, jak to w ogóle ta nasza przygoda z WOŚP-em jako właśnie tych osób, które wspierają, organizują zbiórki, wyglądała. Zajrzyjmy do nagrania z 2017 roku. Tak, zaczęliśmy już w 2017. Zobaczycie tutaj unikalny, archiwalny materiał i ostrzegam tylko, że wtedy sobie już kompletnie nie radziłem z moim sprzętem komputerowym, więc wszystko klatkowało, a dźwięk był totalnie rozsynchronizowany. Trochę takiej historii live'ów. Myślę, że każdy może w pewien sposób wziąć sprawę w swoje ręce i każda pomoc, każda inicjatywa jest po prostu super. Więc czy to będą zagrożone gatunki, czy to będą psiaki, kociaki, inne zwierzaki w schronisku, czy to są dzieci, czy to są starsze osoby, myślę, że warto pomagać i teraz pieniążki idą na taki cel, ale jeżeli wy zrobicie jakąś akcję wspierającą, my chętnie też wtedy się do niej przyłączymy i pomożemy. Więc to nie jest tak, że być albo nie być. Dobra, ja tu zrobiłem w międzyczasie szybkie przemeblowanie studia, więc jeszcze możecie sobie zerknąć, jak wygląda nasza cyfrowa skarbonka. W międzyczasie troszkę podskoczyło. Jeszcze nie jedziemy nigdzie. Nie, naprawdę. A kto tam jest? A nie wiem. Topie? Myślisz, że 151 zł! Radość! To nie kończymy w ogóle. Zaczynamy imprezę w takim razie. Nie kończymy imprezy, zaczynamy imprezę. Zdrowie. Zdrowie na budowie. Wasze zdrowie, kochani. No właśnie, to jest ta kwintesencja WOŚP-u, ta radość i entuzjazm jest zaraźliwy i strasznie zawsze jak bierzemy udział w tych akcjach razem z wami, no bo to wy jesteście przynajmniej, myślę, w 90% tutaj dla was, to wasza zasługa jest, że zbieramy wspólnie tyle aż środków na szczytny cel, że tylu z was ma te serca otwarte i chce razem z nami kwestować i chce nam
i chce razem z nami pomagać. W 2017 właśnie po raz pierwszy włączyliśmy się w taki sposób, gdzie łączyliśmy się z wami na żywo, ale nakręciliśmy też taki materiał trochę lepszej jakości, bo nakręciliśmy prawdziwą reklamę. Tak, widzieliście już te butelki tutaj na materiale wideo, też je zobaczycie z bliska. To była chyba akcja, gdzie w jednym roku zebraliśmy najwięcej środków, bo zebraliśmy wtedy, pamiętam, około 700 zł. Nie wiem, czy dobrze czy nawet pamiętam. Więcej chyba. Mhm. Około 700 zł za dwie butelki metalowe coli, więc nawet sobie nie wyobrażacie, w jakim ciężkim szoku byliśmy. Zobaczcie, jak zrobiliśmy materiał dla akcji Allegro. Życzę od serca. Cześć, tu Asia i Konrad z bloga podróżniczego Byłem tu Tony Halik. Postanowiliśmy przekazać na aukcję WOŚP dwie super wypasione butelki Coca-Coli, które przywieźliśmy z Japonii, z wyspy Sakuradzima. To są limitowane wersje, które zostały wypuszczone na olimpiadę. Tą w Rio i tą w Tokio za 3 lata. Zatem jest to jedyna niepowtarzalna okazja, żeby zdobyć te fajne gadżety i jednocześnie zrobić coś dobrego. No i będziecie mogli napić się z nami kawy, ponieważ dostarczymy wam je osobiście. Zapraszamy do naszej licytacji. Cześć, cześć. Cześć. No, to jest niezły easter egg, prawda? Bo ktoś wylicytował puszkę, nie puszkę, tylko butelkę aluminiową Coca-Coli z napisem Tokio, Olimpiada Tokio 2020, która odbędzie się w 2021 roku. Jak dobrze pójdzie? No bo, jak wiecie, temat jest cały czas rozwojowy i Japończycy cały czas kombinują, jak tą olimpiadę zorganizować. Wtedy się bardzo zaangażowaliśmy, bardzo wy się zaangażowaliście i zdaliśmy sobie sprawę, że naprawdę ta nasza akcja ma sens i ona się wam podoba i chcecie brać w niej udział. A zobaczmy, jak to wyglądało, co się działo w 2019 roku. Wtedy poszliśmy już sobie za ciosem tak. I de facto kontynuowaliśmy temat. No, można powiedzieć, że tylko butelki się zmieniły. No i trochę, tak jak oglądamy te stare historyczne materiały, to widać, jak z czasem nam się jakość poprawiała odrobinę, więc tutaj już materiał będzie troszeczkę fajniejszy, lepszy. Mimo, że pamiętajcie, że to wszystko były live, oprócz tej reklamy, którą widzieliśmy przed chwilą. Także tutaj taki też insiderski fakt, o którym być może nie wiecie, że YouTube'a planowaliśmy robić od 2016 roku. Wtedy już jakieś tam eksperymenty z kamerami, z live'ami dla was przeprowadzaliśmy, związane właśnie z naszym blogowym profilem. Jeszcze nie było podcastu wtedy przecież. Wtedy jeszcze nie było podcastu i dopiero jakoś naokoło przez ten podcast doszliśmy właśnie do tego drugiego sezonu, który wam teraz prezentujemy jako live'y i materiały i do posłuchania i do pooglądania. Także butelki się zmieniają, tym razem będą buteleczki z Wietnamu. Cześć, tu Asia. Chcieliśmy wam serdecznie podziękować, bo to, co postanowiliśmy zrobić troszkę na zasadzie takiego bonusa, to okazało się, że bardzo szybko się udało zrealizować, bo kochani, szybciutko osiągnęliśmy próg 200 zł dzięki Nice i paru innym osobom i chcieliśmy wam serdecznie za to podziękować i z przyjemnością będziemy mogli do naszej głównej nagrody, czyli japońskiej coli ozdobionej przepięknym motywem sakur, dołączyć też wypasioną smakową colę o smaku wietnamskiej kawy. Obie te kole przywieźliśmy w te wakacje z Wietnamu i cieszymy się, że będziemy się mogli z wami podzielić tą odrobiną Azji. Mam nadzieję, że jeszcze nie skończyliśmy grać. Mam nadzieję, że jeszcze trochę się ta nasza aukcja rozbuja, ale jesteśmy już naprawdę super kontenci, że udało się te 200 zł uzyskać i że ponownie, że już czwarty raz bierzecie udział w naszej małej aukcji, która jako taka malutka cegiełka może się dołożyć do super akcji, jaką jest Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Tak było. W 2020, tak jak w tym pierwszym materiale słyszeliście, mieliśmy już takie totalny cel, żeby Coca-Colę znaleźć. Totalną zajawkę to, żeby już kontynuować tą akcję, no bo co można zrobić z tak pięknie rozpoczętą tradycją i no też zaczęliśmy mieć świadomość, że już czekacie na te nasze prezenty przywiezione, że zawsze byłem tu, ten Halik przywiezie w plecaku jakąś puchę aluminiową. No i udało się, a przy okazji też udało nam się też bonusy dokupić. I tutaj materiał, fragment live'u, słuchajcie, nagranego zaraz bezpośrednio po zakupie jabłkowej Coca-Coli w Japonii, prosto z Okinawy, z Naha, nadawaliśmy do was. Dla was to chyba to był środek nocy, ale i tak nas oglądaliście. Tak, korzystając z darmowego Wi-Fi w Starbucksie. Jesteśmy tutaj w jednej z takich sieciówek. Powiemy wam z jakiej. W każdym razie mamy tutaj w miarę szybkie Wi-Fi, bo wszystkie inne miejsca to strasznie przymulają. No dobra, mamy dzisiaj dla was taką niespodziankę, bo dowiedzieliśmy się, że na dniach praktycznie premierę miała Coca-Cola. Przepraszamy was, że jest odwrotnie, ale to na iPhone'ie się nie da inaczej. Ja nie umiem przełączyć. No i słyszeliśmy, że na dniach ma premierę Coca-Cola o smaku jabłka. A jedzenie będzie później, bo już jesteśmy po. Teraz już chillaucik. U nas już, która jest? 23? 30. Więc już jak widać wszystko opalone, wszystko zjedzone. O, jabłka. Jest 23. No i chcieliśmy spróbować i się podzielić z wami tym smakiem tego cuda, co Coca-Cola wpuściła na rynek. A jak nam zasmakuje, to pewnie będziecie mogli to wylicytować w styczniu na WOŚP-ie. A mamy już limitkę. W ogóle wam pokażę, bo ja go mam chyba przy sobie. Mamy limitkę na aukcję WOŚP, bo pamiętacie, że zawsze przywozimy dziwaczne napojki Coca-Colowe limitowane. I specjalnie tutaj szperaliśmy po zapleczu sklepu i się udało. Jest! O, to jest pierwsza limitka na WOŚP, więc szykujcie portfele, zbierajcie kasę, bo będzie można ją wylicytować jak zwykle na WOŚP-owej aukcji. Jeszcze będzie druga okinawska. Statyw nam nie domaga. Tak, czyli będą te dwie pewnie, chyba że jabłkowa okaże się paskudna. I jeszcze będzie jedna. Z zamkiem widzieliśmy, Shuri. Z zamkiem okinawskim z Naha. Mhm. Także będzie zestaw trzech coli w tym roku. Dobra. Taka misja. Specjalnie tu przyjechaliśmy. To oczywiście chowamy. Wcale nie chodziło o to, żeby zjeść ramen. No, mam nadzieję, że YouTube mi teraz tego nie zdemonetyzuje ze względu na te bity, które tam w tle tego live'a się pojawiały. Muzyka była taka, żeśmy przez pierwsze 5 minut tego live'a dopytywali się ludzi, czy w ogóle nas słychać, bo my siebie nie słyszeliśmy, ale jakimś cudem mikrofon w iPhone'ie wtedy dał radę. Natomiast jeżeli chodzi o nagranie muzyki i nagranie jej w dosyć specjalny sposób w określonym celu, to przy promocji naszych WOŚP-owych działań Konrad w zeszłym roku naprawdę zaszalał, bo nagrał piosenkę zachęcającą do wspierania Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, to tylko tutaj krótki fragment. Jak jesteście ciekawi całości, to zapraszam na YouTube'a. Ten film tam cały czas wisi. I w ogóle to był kolejny etap taki naszej przygody WOŚP-owej, gdzie byliśmy w ciężkim szoku, bo jak nasze filmy na YouTubie zazwyczaj mają 100-200 obejrzeń, no na Facebooku to jest tam powiedzmy te kilka tysięcy, ale na YouTubie jest naprawdę bardzo, bardzo słabo. No bo wszyscy słuchają podcastu. Bez obrazu. Tak, o tyle właśnie to wideo, gdzie trafiliśmy totalnie w hype, gdzie wszyscy byli na świeżo po świętach. Nie wiem, czy pamiętacie, co w zeszłym roku się robiło na święta. Jadło się karpia i w telewizji oglądając, zerkając z ukosa na
Nie Kevina samego w domu. I nie Michała Żebrowskiego, ale na Henry'ego Cavilla, który biegał z dwoma mieczami, prawda? Czyli pięknego naszego Wiedźmina i również karednego jego barda, przyjaciela, który śpiewał taką oto balladę. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia, bo owsiak ogarnia jak nikt. Grosza daj owsiakowi, bo owsiak ogarnia. No. To był debiut Konrada w roli piosenkarza, nie tylko podcastera. I to zgarnęło 7 tysięcy viewsów i byliśmy w szoku, bo widzieliśmy nas na streamach, gdzie młodzi youtuberzy, którzy przeglądają czeluście internetu, polecają nas jako highlight wideo i w komentarzach przychodzili do nas inni youtuberzy i mówili, my to tutaj od tego gościa z polecenia, więc było to coś zupełnie niesłychanego. Ciekawostka jest, słuchajcie, taka, że w tym roku być może też będziemy dla was śpiewać. Trzymajcie kciuki i wrzucajcie tutaj dużo łapek, plusów, kciuków, czy zależnie od tego, na jakim systemie oglądacie, czy gwiazdek. Ale rozmawiamy z pewnym zaprzyjaźnionym zespołem. Na razie nie chcemy zapeszać, żeby nie wyszło tak jak z tymi puszkami, ale coś tam być może się... Może się uda ugrać jeszcze. Ukroi. Ale my, tak jak na początku wspomnieliśmy, zaczęliśmy orkiestrę wspierać w różny sposób. No, przez obecność na koncertach, przez obecność na Woodstocku, przez licytowanie przedmiotów innych wystawców na Allegro. I taką też naszą własną, prywatną tradycją jest licytacja wośpowych serduszek naszywek. Tak, ja wam pokażę naszą kolekcję, która na nas jest na ścianie, sobie wisi, przyklejona na taśmę dwustronną. Zobaczcie, to jest to, co zebraliśmy od 2012 roku. Są nasze piękne serduszka, także zanim jeszcze jako twórcy internetowi żeśmy w WOŚP-ie brali udział i zachęcali was do kwestowania, to właśnie również licytowaliśmy różne fajne rzeczy. Takim rekordem w ogóle tego, co wylicytowaliśmy, to był rok 2015, bo ja jestem zapalonym graczem komputerowym, co być może już wiecie. I oczywiście 2015, no to był rok Wieśka, czyli właśnie wszyscy czekali z niecierpliwością na tego Wiedźmina, zaopatrywali się w karty graficzne lepsze, żeby uciągnęły Wieśka, czy w konsolę. No i ja wtedy też stwierdziłem, że sobie sprawię PS4, bo jeszcze wtedy żeśmy grali na trójce starej. No i na WOŚP-ie udało się wylicytować taką piękną, szarą, limitowaną właśnie z numerem seryjnym i wszystkim konsolę za całkiem sporą sumkę, ale oczywiście wszystko poszło na dobry, szczytny cel. Tą konsolę swoją drogą próbowaliśmy też wykorzystać w tym roku, no ale już trochę z mniejszym sukcesem. Tak, troszeczkę z gorszym skutkiem, bo o ile Wiesiek chodził bardzo fajnie, o tyle Cyberpunk, no sami wiecie, jak Cyberpunk działa na Ale wspominamy o tym nie przypadkiem, nie bez powodu, ponieważ tutaj chcieliśmy się już zapowiedzieć z tematem, który będziemy poruszać podczas tego super długiego podcastu w ramach akcji Podcasty dla WOŚP. No właśnie, o czym może mówić podcast o Japonii? Oczywiście o Japonii. No ale tak sobie pomyśleliśmy, że skoro w zeszłym roku tak dobrze nam poszedł temat wiedźminowy i że takie tematyczne relacje, live, odcinki są przez was pozytywnie odbierane i że w tym roku zupełnym przypadkiem mamy hype'a na Cyberpunka, no to połączymy sobie
te wszystkie nasze pasje. Jak ten Apple Pineapple Pen. Pineapple Apple Pen. Pineapple Apple Pen. Tak, że opowiemy o japońskich akcentach w cyberpunku. Wiecie, o którą reklamę chodzi. No właśnie, opowiemy o tym, co zobaczyliśmy w cyberpunku i co nam się spodobało pod kątem japońskości. No bo jeżeli graliście, to wiecie, a jeżeli nie, to być może gdzieś tam czytaliście, a może dowiecie się właśnie tego od u nas, że sporo jest tam właśnie akcentów japońskich i to wśród bohaterów i to wśród linii fabularnej całej tej historii, która jest opowiadana. No i takie smaczki dosłownie, bo kwestie kulinarne się tam też pojawiają. Architektura piękne, piękne, renderowane w 4K. No a my akurat gramy w HD, bo gramy na Stadii, bo po tym jak na PlayStation nie zadziałało, to mieliśmy do wyboru kupić bardzo, bardzo drogi komputer albo grać w streamingu, więc oczywiście gramy w streamingu, ale te piękne budowle Japantown również super fajnie prezentują się w Full HD. Ta nasza gra wygląda trochę tak, że Konrad chce się tam bić już z tymi typami z Arasaki, a ja mówię, ale czekaj chwilę, ale zajrzyj tam jeszcze za róg, ale wejdźmy, chodźmy jeszcze do tej świątyni, a zobacz, co tam w tej knajpie serwują, więc dla mnie zwłaszcza ten wirtualny spacer, wirtualne odkrywanie Japantown w Night City, to jest po prostu połowa radości, jeżeli nie więcej, z całej gry. Więc za to wielki ukłon dla twórców gry. Także to wszystko będzie właśnie 31 stycznia podczas najdłuższego live'u ever w polskich podcastach. Ten live będzie można obejrzeć na profilu podcasty dla WOŚP na Facebooku. Zapewne potem będzie również nagranie. Nie wiem, jak to tam organizatorzy będą dalej, jakie będą dalej losy tego filmu. Być może gdzieś więcej da się go również zobaczyć. No, ale myślę, że będzie też ten film zapisany jako transmisja. Ale myślę, że o wiele fajniej jest oglądać go na żywo, ponieważ te interakcje z wami oczywiście będą ważną częścią tego filmu. Dlatego przede wszystkim was zachęcamy do tego, żebyście oglądali nas na żywo, bo to jest to tak, wyzwanie. Jeśli kojarzycie nasze live'owe podcasty, to również wiecie, że chętnie z wami rozmawiamy, odpowiadamy na wasze czaty. Można też do nas zadzwonić i poopowiadać o temacie odcinka również ze swojej perspektywy. Także wszystko to będzie też 31 stycznia. Nasze wejście będzie wieczorem. Z tego co widziałem, tą taką wstępną rozpiskę, to będzie to około godziny 20. Natomiast nie. A nie 22? Nie, 22 chyba będzie Kaja. Nie, chyba 22. Nie, chciałem powiedzieć, nie bierzcie, nie trzymajcie mnie za słowo, bo ten wstępny harmonogram może się jeszcze troszeczkę zmienić, ale na pewno finalne godziny i rozpiska podcasterów będzie publikowana właśnie na stronie facebookowej podcasty dla WOŚP. Także no, podejrzewam, że będzie tam bardzo dużo rzeczy, które was zainteresują. Tak, przyjrzyjcie sobie, bo naprawdę bardzo, bardzo ciekawe podcasty na bardzo różne tematy, od językowych, poprzez parentingowe, poprzez takie przemyślenia na temat i WOŚP, ale też innych tematów będą się przewijały. Bo żebyście się nie martwili, że wszystkie podcasty po kolei od rana do wieczora będą opowiadały tylko i wyłącznie o WOŚP. Jak najbardziej podcasty mają być ciekawe, podcasty mają odzwierciedlać to, co twórcy mają do powiedzenia i dlatego właśnie my na przykład będziemy rozmawiali o japońskich akcentach w grze. No i z tego co wiem, to też praktycznie wszyscy podcasterzy zapowiadają jakieś niespodzianki, że będą mieli coś ekstra dla swoich fanów i być może osób, które staną się tego wieczora ich nowymi fanami. Ja tutaj już mam taką rzecz, którą być może już, jeżeli oglądacie nasze poprzednie transmisje, to może już o tym mówiliśmy, ale nie mówiliśmy jedną z ostatnich fascynacji mówiliśmy, bo ty miałaś kolczyki wydrukowane na drukarce.
3D. Jedną z ostatnich pasji moich jest druk 3D i tutaj chciałem wam pokazać piękne logo Cyberpunka, które powstało niedawno. Drukowało się chyba 20 kilka godzin. To jest taki fajny, gruby znak, który można sobie postawić na półce czy na regale. On jeszcze nie jest skończony, bo w środku niego będzie zamontowane, będą LEDy RGB. Będzie doczepiony do tego sterownik i będzie można sobie tego używać jako lampki. Można będzie sobie to ustawić na kolor cyberpunkowy, czyli żółty, a będzie można też ustawić różne cyberowe, neonowe, migające kombinacje. Jeśli uda mi się to zbudować, słuchajcie, do 31, a mam nadzieję, że mi się uda, będę to sam własnoręcznie lutował i będzie to totalne rękodzieło, słuchajcie. Jeżeli bawicie się trochę w elektronikę, to będę to robił na układzie SP8266 i na programowalnych, adresowalnych LEDach tak zwanych WS2812B. Jeśli wam to nic nie mówi, to mogę was zapewnić tylko, że będzie pięknie świecić. Chciałam powiedzieć, że świetnie by się prezentował obok tych butelek Coca-Coli, które zostały wylicytowane w poprzednich edycjach, więc te osoby, które u nas coś już wylicytowały i liczyły na jakieś kolejne zdobycze, to jak najbardziej myślę, że mogą tutaj spróbować tak, dowiedzieć się. Czy to będzie przynajmniej jedna ta niespodzianka, która będzie w trakcie live'a. Którą już zdradziłeś właśnie. Ale jeszcze nie wiadomo, słuchajcie, czy mi się uda to wszystko polutować, więc trzymajcie kciuki bardzo mocno za to, żeby ten eksperyment się powiódł. Na razie musiałem wydrukować 3 elementy do tego, tak jak powiedziałem, 20 kilka godzin druku, chyba 4 zmarnowane wydruki, gdzie nie udało się tej formy zrealizować, ale finalnie, słuchajcie, jest już coś, co przypomina logo Cyberpunka. Więc jeśli jesteście fanami Cyberpunka, to jeszcze jeden powód, żeby na tym live'ie 31 się pojawić. Natomiast chciałam tutaj jeszcze tak zwrócić uwagę na tą zbiórkę. Liczymy na te wasze serducha i ja sobie tak pomyślałam, że słuchajcie, jeżeli my we dwójkę byliśmy w stanie zebrać z waszą pomocą tyle pieniążków, to aż trudno mi sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli tylu zdolnych podcasterów weźmie się do pracy i będzie wśród swoich fanów, wśród swoich odbiorców, wśród swoich słuchaczy i widzów promować to wydarzenie. Ja w ogóle mam nadzieję, że to będzie jakiś rekord świata, nie tylko jeżeli chodzi o długość podcastu, ale też o zbiórkę. Mhm. No, organizatorami tej akcji w ogóle jest Kuba z podcastu Niuniu, to jest właśnie element norweski, jest Marek Rak z Radiogramu, czy teraz z Takie Info, to jest element szkocki, jest Jędrzej Paulus, jest z bloga Podcastuje i też znany z sceny podcasterowej, jest podcast Zalatana, jest podcast O Matko, jest podcast Nerdy Nocą również, a to nie są jeszcze wszystkie, które zostały ogłoszone, czyli będą jeszcze niespodzianki. Ja wiem przynajmniej o jednej niespodziance, która jeszcze nie jest ogłoszona. Mówię, że będzie niespodzianka. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co oprócz nas będzie się pojawiało w ramach projektu podcasty dla WOŚP, no to jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na ich fanpage'a. Tam już niektórzy twórcy się przedstawili. Zresztą, jeżeli ktoś trafił na nasz śmieszny filmik, w którym zapraszamy was na nasz segment, to właśnie w podobnej stylistyce możecie takie króciutkie zaproszenia indywidualne od twórców zobaczyć na tamtym podcaście i na Instagramie akcji. Tak, Insta to też jest profil podcasty dla WOSP pisane razem. No to co? Jesteśmy umówieni, tak? Zarezerwowany czas 31 i widzimy się przy wirtualnej skarbonce. I nie ma wymówki.
podcasty lecą cały dzień, więc na pewno znajdziecie chociaż jedno wolne pół godziny, żeby tam zajrzeć i żeby potrząsnąć sakiewką. No i dopingujcie wszystkich podcasterów, którzy dołączyli i cały czas jeszcze ta akcja jest otwarta. Nowi podcasterzy mogą dołączać, więc jeśli jakiś wasz podcaster tam nie jest wylistowany, a chcielibyście, żeby brał udział, to też go zaproście do tej akcji, a tych podcasterów, którzy dołączyli, za odwagę dopingujcie. Już dzisiaj wrzucając pieniążka do wirtualnej puszki siepomaga.pl łamane na podcasty dla WOSP. No to tyle od nas dzisiaj. Dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście z nami i do zobaczenia, do usłyszenia. Matane!